Siemanko, z tej strony Kamek i witam was już w 25. odcinku Ultimate Team. Jak widzicie na ekranie, mamy już naszego Inform Tarapta. Oczywiście wszystko dzięki Adalbertowi, który mi go pożyczył. Ostatnio się pytaliście, czy go dostałem, czy kupiłem od niego. On mi po prostu go pożyczył, gdyż tak po prostu. I będę go miał do momentu, aż rozegram finał w Elokter z Manchem. No a tutaj mamy pierwszy mecz w Złotym Pucharze, żeby przetestować tego Inform Tarapta. No i oczywiście pierwsza akcja przeciwnika i tutaj trochę zamieszania i on w końcu dostaje ją pod nogę i strzela sobie bez problemu. Następna akcja, znowu akcja przeciwnika. Jedyne co mnie frustrowało grając z tym przeciwnikiem, to, że wszystkie swoje akcje konstruował grając skrzydłami. Wszystkie jego gole były zdobyte po dośrodkowaniach, tak więc to jest trochę frustrujące. No ale każdy ma swoją taktykę, tak? Jeżeli ona mu przynosi skutek, tak jak w tym meczu widać, no to może jej używać. On wygrywa 3-0, a tu mamy już drugą połowę i to my trochę chcieliśmy zacząć odrabiać straty. Tu Mario Balotelli dośrodkowuje do Tarapta. Bramkarz broni, ale Tarapt po raz drugi strzela i mamy 3-1, tak więc no powoli zaczynamy odrabiać te straty, ale czy zdążymy? Zaraz zobaczymy. Kolejna akcja i znowu tutaj sporo zamieszania. No tutaj nie wiem, co on robił tym obrońcom, ale Mario dochodzi do piłki, odbiera mu ją, a tak naprawdę wpakowuje ją do bramki i mamy 3-2. No ale to już jest końcówka spotkania, no i przeciwnik znowu dośrodkowanie, znowu strzał z główki i to jego trzeci gol z główki, czwarty gol z dośrodkowania. No i przegrywamy 4-2 w pierwszej rundzie, tak więc rzadko, chyba jeszcze w tej serii nie przegrałem w pierwszej rundzie, a tu proszę. Tak więc no przegrywamy w pierwszej rundzie. No i znowu musimy zdobyć ten puchar, znowu musimy zacząć i tym razem mamy hybrydę Borussii z Bayernem, tak więc finaliści Ligi Mistrzów. No i mamy początek meczu i to Kompany umieszcza piłkę w siatce i mamy 1-0 po bramce z dośrodkowania z rzutu rożnego. Ale chwilę później, 34 minuta i przeciwnik umieszcza piłkę Mandzukiczem w siatce i mamy już 1-1. Następnie chwilę po wznowieniu od razu mamy to chyba jeden z najszybszych goli po wznowieniu gry przeze mnie i mamy 2-1 Mario Balotelli. Kolejna akcja, dośrodkowanie i tutaj znowu Kompany świetnie takim volejem umieszcza piłkę w siatce, nawet nie wiedziałem, że on tak potrafi i mamy 3-1. Kolejna akcja, to już jest 49 minuta chyba. Nie wiem, nie widzę, gdyż Sony Vegas naprawdę mi ostatnio tak wariuje, że mało co widać, ale tu Balotelli poradził sobie na skrzydle dwa razy Ronaldo Chop i wygrywamy już 4-1. Kolejna akcja to jest akcja przeciwnika, zostawiłem mu strasznie dużo miejsca tutaj na skrzydle, no i tutaj on to wykorzystuje, Marco Reus umieszcza w piłkę w siatce i mamy 4-2. No i chwilę po tym, tu już tego gola pewnie mieliście szansę już zobaczyć. Ten gol padł właśnie dzięki Taraptowi i mamy tutaj bardzo ładną bramkę. A ten gol mogliście zobaczyć w recenzji tego gracza. No i lecimy dalej, kolejna akcja, tu już jest końcówka tego spotkania. Przeciwnik mnie dosyć łatwo przechodzi, tutaj piłka się jeszcze odbiła od słupka i Marco Reus znowu miesza piłkę w siatce. Ale wygrywamy 5-2 i przechodzimy do następnego meczu. A następny mecz to już ćwierćfinał tego Złotego Pucharu po raz któryś tam z rzędu. No ale przechodzimy do tego ćwierćfinału i tutaj mamy taką hybrydę trochę. Trochę skład rosyjski, trochę Brazylijczyków, jeden z Bundesligi, trochę z Serie A. Tak więc wszystko tam było w tym składzie. No ale to my zaczynamy i tego gola też mogliście zobaczyć w recenzji Inform Tarapta. Bardzo ładnie tu przeszedł, jednym z wodem minął wszystkich i mamy 1-0. Kolejna akcja, bardzo ładne podania moich zawodników. No i tutaj Mario Balotelli szuka miejsca. No i oczywiście umieszcza piłkę w siatce, bardzo dobre wykończenie. I mamy 2-0. Chwilę później, bo już 28 minuta tego gola, również mogliście zobaczyć właśnie w recenzji tego gracza. No i Inform Tarapt strzela. Tego Inform Tarapta myślę, że jeszcze przez 8 meczy może mam trochę do przodu nagrane parę meczy i myślę, że tutaj on będzie jeszcze przez parę odcinków ładnych wam się pokazywał. Tutaj dostaliśmy czerwoną kartkę Dawidem Luizem, no i to było to ten moment, w którym on zaczął odrabiać straty. No ale wszystko od początku. Tutaj macie
pierwszą jego akcję od razu po tym właśnie, jak straciłem tego Davida Luiza, czerwona kartka. Tutaj trochę zamieszania, no ale piłka spada pod jego nogi, to on umieszcza piłkę w siatce i to on zdobywa bramkę i to on zaczyna odrabiać straty i mamy 3-1. Tutaj nie wiem, czy za bardzo się rozluźniłem, ale po prostu chwilę później już znowu kolejna akcja i już jest 3-2, tak więc byłem trochę sfrustrowany, ale czego ja nie robię, żeby wygrać, tak więc od razu poszedłem do ataku i strzeliłem kompanem kolejną ładną bramkę w tym odcinku, tak więc dzisiaj kompany to jest man of the video i mamy kolejną akcję przeciwnika, to jest sweaty goal, no zostawiłem mu dwóch obrońców na czysto, no i zdobywa bramkę bez problemu. A tutaj mamy już znowu moją akcję, tak więc tutaj po tej akcji, jak straciłem Davida Luiza, po prostu piłka szła w tą bramkę lub w tamtą, to była naprawdę akcja za akcję, akcja za akcję. No i tutaj Luik Remi strzela bramkę. Ale chwilę później znowu przeciwnik nas próbuje zaskoczyć, no ale na szczęście lub nie na szczęście, to on zdobywa bramkę, ale zaraz zobaczycie, że to my znowu odrobimy kolejną bramkę. Chwilę później, 84 minuta i mamy naszą akcję. Tarap dostaje piłkę, ładne przyjęcie i strzał i mamy bardzo ładną bramkę. I jeszcze końcówka spotkania, 88 minuta. Przeciwnik zaczyna akcję i przeciwnik ją dokończy. Tutaj mi tak strasznie teraz nie Sony Vegas, że nic nie widzę, tak więc musicie mi to wybaczyć po prostu. Ale mało co widzę, ale w każdym razie wygrywamy ten mecz, wygrywamy półfinał. No i to było na tyle na tym meczu. Bardzo, ten mecz ostatni bardzo, bardzo intensywny był, jak widzicie. Straciliśmy Davida Luiza na następny mecz. Tak więc to było tyle na ten odcinek. Ten odcinek był strasznie taki, nie wiem, przeze mnie jakoś źle skomentowany, tak czuję. Ale to nic, nieważne. Trzymajcie się, zapraszam was na kolejny odcinek, który już jutro. Do usłyszenia, na razie.